Cześć, witajcie w włączonym lutowo-marcowym odcinku naszego cyklu 10 lat temu w branży. Przypominamy w nim, co w świecie elektronicznej rozrywki działo się przed dekadą. Zanim jednak przejdziemy do samych gier, przypomnijmy, czym 10 lat temu żył świat. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Turynie. To wydarzenie skradło najwięcej czasu w mediach. Niestety, Polacy nie wypadli w nich najlepiej, zdobywając tylko jeden srebrny i jeden brązowy medal. W tym samym czasie głośno było o wirusie komputerowym Nixem, wymazującym dane z dokumentów. Rozprzestrzeniający się w szybkim tempie cyfrowy robak zainfekował ponad 750 tysięcy komputerów. A kto nie chciał siedzieć przy komputerze, mógł udać się do kina. Na dużym ekranie w lutym 2006 roku pojawiły się m.in. takie filmy jak Tajemnica Brokeback Mountain czy polska komedia romantyczna Ja wam pokażę. Ja natomiast pokażę wam teraz, co działo się w branży gier. Na pierwszy ogień najważniejsze premiery. W końcu było z czego wybierać. W lutym najwięcej radości mieli fani strategii, ale i na konsoli pojawiła się jedna świetna gra. Star Wars Empire at War to strategia czasu rzeczywistego osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dzieło studia Petroglyph Games oferuje możliwość toczenia bitew zarówno na orbitach, jak i powierzchniach planet. Wszystko to po dwóch stronach konfliktu. Gra zebrała dobre oceny wśród graczy i recenzentów. Doczekała się też rozszerzenia, ale nie kontynuacji. Ciekawostką o Empire at War jest to, że to pierwsza gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen wydana w pełnej polskiej wersji językowej. Pozostając w podobnych klimatach, warto wspomnieć o innej dużej premierze Galactic Civilization 2 – Władcy Strachu. Jest to kontynuacja turowej strategii z gatunku 4X. O ile same założenia względem poprzedniczki się nie zmieniły, o tyle w Galactic 2 rozbudowano wiele elementów. Jedną z ciekawszych opcji była możliwość projektowania i budowania własnych statków kosmicznych. Produkcja zebrała wysokie oceny i może się pochwalić ich średnią na poziomie 86% na Metacritic. Tymczasem na konsoli królowała zupełnie inna gra. Studio Criterion wycisnęło z leciwej już PS2 ostatnie soki, wydając Black, shootera FPP z rozbudowanymi efektami graficznymi i realistycznie odwzorowanymi dźwiękami broni. Zmodyfikowany na potrzeby Black silnik RenderWare dobrze radził sobie z efektami zniszczeń i dymu. Nie obyło się jednak bez krytyki. Recenzenci narzekali przede wszystkim na brak trybu wieloosobowego i niezbyt długą kampanię. Luty miał całkiem silną reprezentację, ale marzec nie pozostawał w tyle. Spora w tym zasługa czwartej odsłony serii The Elder Scrolls. Oblivion to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier przełomu 2005 i 2006 roku. Ostatecznie ukazała się 20 marca z miejsca, zbierając ogromną liczbę pozytywnych recenzji. Duża w tym zasługa świetnej oprawy graficznej, która pokazała możliwości dostępnego w sprzedaży od kilku miesięcy Xboxa 360. Gracze i recenzenci nie kryli zachwytu nad szczegółowo odwzorowaną roślinnością czy zasięgiem generowania obrazu. Widoczność obiektów oddalonych o kilkaset metrów była czymś niespotykanym do tej pory w tego typu produkcjach. Oblivion zachował przy tym charakter serii The Elder Scrolls, będąc godnym następcą kultowego już Morrowinda. Bogata fabuła, a przede wszystkim żyjący świat sprawiły, że Oblivion był nie tylko grą, ale i doświadczeniem. Bethesda udowodniła, jak wielkie znaczenie dla autentyczności świata ma sztuczna inteligencja postaci niezależnych. Dzięki systemowi Radiant AI symulującym życie NPC-ów, napotkane postaci podejmowały własne decyzje i reagowały na wydarzenia. Oblivion jest dziś jedną z niewielu gier, która może pochwalić się średnią ocen powyżej 90% na aż trzech platformach. Całkiem niezłe gry, prawda? Dla twórców ważne, że cieszyły się one sporym powodzeniem. Mniej powodzenia, przynajmniej wśród przedstawicieli jednej z mniejszości, miała natomiast gra Gun. Możliwość obrażenia kogoś symbolem, rysunkiem, filmem czy grą to nie tylko teraźniejszy problem. O co poszło? Stworzona przez Neversoft gra Gun to typowy western z kowbojami i Indianami w roli głównej. I właśnie ci drudzy, a dokładniej społeczność Apaczów, nawoływali do bojkotu tej produkcji. Powodem miało być przedstawienie Indian w negatywnym świetle i obraza ich uczuć religijnych. W trakcie gry widzimy sceny, w których Indianie przedstawieni zostają jako mordercy, a także sami są brutalnie mordowani. Oprócz tego jedna z misji wymaga wytropienia i zabicia białego bawoła. Problem w tym, że dla Indian to zwierzę święte. Pojawiły się nawet porównania do Jezusa. Activision, wydawca Gun, ostatecznie oficjalnie przeprosił urażoną mniejszość. Gra nie została jednak wycofana ze sprzedaży, ani w żaden sposób ocenzurowana. Przeprosiny to jeszcze nie największy problem. W znacznie większe kłopoty wpadła firma Tigers Telematics, producent przenośnej konsolki Gizmondo. Nie pamiętacie? Nic dziwnego, jej sprzedaż była fatalna.
przenośna konsola Gizmondo pojawiła się na rynku w marcu 2005 roku, mniej więcej w tym samym czasie co PlayStation Portable. Od urządzenia Sony odróżniał ją szybszy procesor, więcej pamięci RAM, moduł GPS i obsługa kart SIM. Dzięki temu z Gizmondo można było wysyłać i odbierać zwykłe SMS-y czy MMS-y. Producent konsoli, firma Tiger Telematics, w lutym 2006 roku ogłosiła jednak bankructwo. Decyzja podyktowana była fatalną sprzedażą urządzenia. W ciągu pół roku nabywców znalazło zaledwie 25 tysięcy sztuk Gizmondo. Do dziś jest to niekwestionowany rekord w kategorii największych porażek sektora handheldów. Co było powodem takiego wyniku? Konsola sama w sobie nie była zła. Problem stanowiły gry, a raczej ich brak. W Wielkiej Brytanii w dniu premiery konsoli dostępny był na nią tylko jeden tytuł. W Stanach Zjednoczonych było lepiej, ale 8 gier to wciąż za mało. Z czasem pojawiło się 6 kolejnych tytułów, jak również zapowiedzi nowych, ale dla Gizmondo było już zdecydowanie za późno. W marcu pożegnaliśmy też inną konsolę, jednak w zupełnie innych nastrojach. Po ponad 11 latach Sony zaprzestało bowiem produkcji pierwszego PlayStation. Popularny szarak zadebiutował na japońskim rynku w grudniu 1994 roku, a rok później pojawił się już na rynkach całego świata. Pierwszy PlayStation podbił serca, oferując ogromną bazę gier z takimi tytułami jak Crash Bandicoot, Tekken, Gran Turismo i Metal Gear Solid na czele. To wszystko przy użyciu wywołującej dziś uśmiech specyfikacji technicznej. Procesor 33 MHz, 2 MB pamięci RAM i 1 MB pamięci graficznej. To jednak wystarczyło do wyświetlania 180 tysięcy wielokątów na sekundę w rozdzielczości 640x480 i palecie 16 milionów kolorów. Nic więc dziwnego, że PlayStation biło rekordy sprzedaży. Dziś jest jedną z zaledwie 3 konsol stacjonarnych, które znalazły ponad 100 milionów nabywców i pierwszą, która osiągnęła taki wynik. A co działo się w tym czasie na naszym rodzimym podwórku? Wcale nie mało, chociaż głównie w kwestiach zapowiedzi. O swoich planach mówiły dwa polskie studia. Równo 10 lat temu powstało studio The Farm 51, które od razu zapowiedziało rozpoczęcie prac nad grami. Pierwszym efektem ich prac było wydane w 2007 roku na Nintendo DS Time Ace. My natomiast znacznie lepiej pamiętamy wypuszczone 2 lata później Necrovision. Na laurach nie spoczęło również studio People Can Fly, znani ówcześnie ze świetnego Painkillera. Zapowiedzieli oni rozpoczęcie prac nad grą dla THQ przeznaczoną na konsolę nowej generacji. Jak dobrze wiemy, plany te zmieniło wykupienie polskiego studia przez Epic Games. O szczegółach niedokończonej produkcji dowiedzieliśmy się relatywnie niedawno. Nosiła ona tytuł Come Midnight, a sam Adrian Chmielarz opisał ją jako spotkanie LA Noir z Uncharted. I tak dobrnęliśmy do ostatniej wiadomości, ale w pewnym sensie najgorętszej. Poznaliśmy bowiem nową modelkę, która stała się oficjalną twarzą Lary Croft. To Karima Adebib, przez wielu uznawana za najlepsze wcielenie Lary w historii. Ja się z wami tymczasem żegnam, zapraszam też na kolejny odcinek i zostawiam z samą Karimą. Trzymajcie się, nie zapomnijcie skomentować i udostępnić. Cześć!